Słuchaj, słuchaj, wiesz, że możesz sobie zagrać kupon bez ryzyka w BetClicku? Jeżeli nie wejdzie, wróci do ciebie kasa? Oczywiście, zaraz o tym powiem, jeżeli ktoś już korzystał z promocji, to śmiało sobie skipujcie. Słuchajcie, jeżeli nie macie konta w BetClicku, a założycie je sobie z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem i użyjecie kodu promocyjnego obstawiamy 50, tak jak teraz widzicie, to możecie sobie zagrać pierwszy kupon, obojętnie jaki, za 57 zł. Jeżeli ten kupon nie wejdzie, wraca do was 5 dych, 7 zł to jest podatek, to tracicie, ale 5 dych możecie wypłacić od razu na konto bankowe, nie musicie obracać i grać dalej. Jeżeli ten pierwszy kupon wejdzie, również kasa jest wasza, możecie od razu wypłacać, świetna opcja, bo nie trzeba dalej grać. Jeżeli ktoś jeszcze nie skorzystał, no to pod Ligę Mistrzów jak znalazł. Odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem. No i witam was serdecznie na kanale Obstawiamy. Jak zawsze na sam początek prośba o zostawienie łapy w górę pod tym filmem. Dziękuję serdecznie każdemu, kto klika, bo naprawdę robicie świetne wyniki, jestem mega wdzięczny. Lecimy dzisiaj z waszymi kuponami na Ligę Mistrzów. Mamy trzy kupony. Kilka fajnych, naprawdę ciekawych propozycji, dorzucamy konkurs, jak zawsze będzie te 5 dych do zgarnięcia i od razu lecimy z konkursem. Co zrobić, żeby powalczyć o 5 dych? Subskrybować kanał, no i właśnie, zostawić łapę w górę pod tym filmem. W komentarzu typujecie dokładne wyniki, minutę pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Atletico a Bayernem. Dodatkowo dopisujecie swój login gracza z BetClicka, typujemy do 21, komentarze edytowane, dodane po tej godzinie bez loginu gracza na BetClick nie biorą udziału w zabawie i to jest taki nasz konkursowy standard. Zanim przejdziemy do kuponów, zapraszam jeszcze do naszej grupy, prawie 70 tysięcy użytkowników. Jest naprawdę nas sporo. Link macie w opisie pod tym filmem, skakujcie i zobaczcie, czy po prostu jest to grupa dla was. No i przechodzimy, moi drodzy, do kuponów. Zaczniemy od kuponu Mateusza. Mateusza, który łącznie już podrzucił tutaj 4 kupony. 3 z nich widzicie teraz pięknie siadły. Ostatnio Liverpool skopał sprawę, bo Liverpool, zwycięstwo Liverpoolu było połączone z overkiem 2,5 goli w Norwegii w meczu Bran i tam fajnie to siadło. No i ma dzisiaj jeszcze Mateusz swoją szansę, bo czemu by nie? Fajnie to wygląda mimo wszystko. Od Mateusza mamy dubla. Dubla z kursem 2,25, czyli nieco poniżej podwojenia. 226 zł stawka, 447 zł do wygrania. Overek 2,5 goli w meczu Gladbach i Interu. I bottom to score w meczu Liverpoolu i Ajaxu, czyli Mateusz liczy tutaj na gole. Dlaczego tak, a nie inaczej? No to słuchajcie, Gladbach w Lidze Mistrzów wygląda świetnie, po 4 kolejkach 8 punktów i wybitne 14 do 4 w golach. Inter z kolei całkowicie zawodzi, zamykając stawkę z dorobkiem 2 punktów. Po porażce z Realem odpowiednio zareagowali w lidze, odprawiając z kwitkiem 0 do 3 Sassuolo. Gladbach natomiast z łatwością kulnęło Schalke 4 do 1. Zdaniem Mateusza będzie to ofensywny mecz. Inter nie ma już nic do stracenia, a Gladbach gra ofensywny futbol, co przekłada się na ilość strzelanych goli. Od Mateusza tutaj overek 2,5 bramek, no i faktycznie no jest sens w tym typie. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że tutaj będzie overowo. Do tego bottom to score w meczu Liverpoolu z Ajaxem. Obie ekipy nie są jeszcze pewne wyjścia. Liverpool ma 9 punktów, Ajax i Atalanta po 7. Jeśli Ajax ma zdobyć jakiekolwiek punkty z Liverpoolem, to właśnie teraz, gdy ci borykają się z problemami kadrowymi, podobnie jak w przypadku Gladbach i Interu, Ajax woli grać do przodu, o czym świadczą ich wyniki. 8 ich ostatnich meczów to minimum 1 gol strzelony przez Ajax i 8 overów 2,5. Żeby zostać w walce o wyjście z grupy, muszą postawić się Liverpoolowi. Zdaniem Mateusza są tutaj w stanie strzelić gola, a biorąc też pod uwagę ofensywę Liverpoolu, idzie w bottom to score i to jest pierwsza propozycja kuponu. 447 zł do zgarnięcia. Mateusz, mocno trzymamy kciuki. Dalej mamy kupon od Roberta. Od Roberta, który ostatnio podał swój na razie jeden kupon i ten kupon okazał się wygrany. Wygląda właśnie tak, jak teraz widzicie i mamy tutaj Trebelka. Trebelka z kursem łącznym 4,30, więc już nie taki najmniejszy ten kurs. 274 zł stawka i 1036 zł do wygrania. No wygląda to fajnie i te kursy też takie nie najgorsze. 1,46, ale jest 1,82 i 1,62. No i pędzimy. Dlaczego tak? Robert sobie gra, a nie inaczej. Szachtar, jeśli marzy jeszcze o wyjściu z grupy, to jest ten mecz. Ten mecz, w którym muszą dać z siebie wszystko i ponownie powalczyć z Realem. Ta wstydliwa porażka z Gladbach na pewno poszła już w zapomnienie i jest pełen fokus na spotkaniu z Królewskimi. Z Królewskimi, którzy mają ogromny dołek formy. No, moim zdaniem nie taki ogromny, ale na pewno gdzieś dołek formy jest. I na pewno nie jest to obecnie ekipa nie do kulnięcia. Dodatkowo brak Benzemy, Ramosa i Hazarda skłania Roberta do zagrania minimum jednego gola gospodarzy. Dorzucę do tego bottom to score w pierwszej lidze w meczu pomiędzy ŁKS-em a Miedzią Legnica. Dlaczego? Ewidentnie w ekipie gości coś lekko się zacięło. W 3 ostatnich meczach dali sobie strzelić minimum jednego gola. Co więcej, w tych 3 meczach zdobyli tylko 1 punkt. Miedź natomiast w 2 ostatnich kolejkach odniosła fajne 2 zwycięstwa, strzelając 6 goli i tracąc tylko 2. Robert widzi tutaj szansę gości na strzelenie gola, a patrząc też na ofensywny styl ŁKS-u, bottom to score po kursie 1,82 z chęcią dorzuca na swój kupon. I faktycznie trzeba przyznać, że
kurs 1,82 na Botim Tuscora, to jest już naprawdę taki zacny kurs i myślę, że jest w tym potencjał. Na zamknięcie trebla Atletico lub remis i over 1,5 gola. Dlaczego? Bayern z awansem, Atletico w bitwie o awans. Wydaje się, że Flick jest na tyle inteligentnym trenerem, że da tutaj nieco odpocząć swojej elicie. Przy takim natłoku meczów jest to wręcz wskazane, a to musi być szansą dla Atletico, które bardzo mocno potrzebuje punktów. Robert stawia, że tego meczu nie przegrają, a w spotkaniu zobaczymy minimum 2 gole, bo zarówno obrona jednych, jak i drugich w tej edycji Ligi Mistrzów nie jest nie do przejścia. Razem obie drużyny straciły już 11 goli i robi się z tego naprawdę taki fajny kurs 4,30 i tysiaczek, ponad tysiaczek na kuponie. To wygląda już naprawdę wybitnie i mocno trzymamy kciuki jak zawsze za każdy kupon. Mamy jeszcze propozycję od Wojtka, który również jak na razie podrzucił nam jedną propozycję, która wyglądała tak i oczywiście ona też została trafiona, więc tutaj ma ponownie szansę do zaprezentowania swojego kuponu. Mamy tutaj ciekawy kupon. Mamy celne strzały i rzuty rożne. Dlaczego? Dlatego, jeśli chodzi o Salzburg, to są oni niesamowicie powaleni w pozytywnym znaczeniu, jeśli chodzi o tworzenie sobie sytuacji i oddawanie celnych strzałów. W tej edycji Ligi Mistrzów oddają średnio 8 celnych strzałów na bramkę rywala, a biorąc pod uwagę, że wraca najlepszy strzelec Pat Sondaka i że mają jeszcze teoretyczne szanse na wyjście z grupy, a już bardzo duże szanse na chociażby Ligę Europy, Wojtek idzie tutaj właśnie w celne strzały. Nie będzie murowania, bo obie ekipy mają o co walczyć. Wojtek zakłada, że Lokomotiv nie dorzuci zbyt wiele celniaków, ale razem linia meczowa powinna zostać zrobiona. Do tego over rożnych w meczu Gladbach i Interu, bo obie drużyny mają tutaj swoje naprawdę mocne cele. Gladbach utrzymanie pierwszego miejsca i praktycznie przypieczętowanie awansu. Inter walka o życie w europejskich pucharach i to po nich spodziewa się Wojtek. Mocnych ataków, bo tak naprawdę nie ma już nic do stracenia, a z racji tego, że Gladbach gra w tym sezonie ofensywną piłkę i mocno pchają to do przodu, liczy, że również po kontrach dorzucą i oni kilka rożnych. Linia i kurs przystępne według Wojtka, więc sobie klei takiego dubla. No mamy tutaj kilka propozycji, nie ukrywam, że wyglądają ciekawie i ciekawe są te wizje graczy. Pamiętajcie tylko, że to są propozycje innych graczy. Nie kopiujcie tego na ślepo do siebie na kupon. Jeżeli przekminicie po swojemu i stwierdzicie, słuchaj gościu, no jest to dobre, biorę do siebie, to faktycznie, ale jeżeli wchodzicie Ctrl-C, Ctrl-V nie, to tak nie róbcie, bo to przeważnie źle się kończy, a potem są jakieś pretensje niepotrzebne. Najlepiej sobie na spokojnie po swojemu przeanalizować jeszcze, czy coś się podoba, czy nie. Ja trzymam kciuki, żeby jak najwięcej tego siadło, a na sam koniec, bo będziemy dzisiaj powoli kończyć, zapraszam do subskrypcji kanału. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, to klikajcie ten czerwony przycisk. Zapraszam do grup, linki w opisie pod tym filmem. No mamy prawie 70 tysięcy osób na grupie, więc tam się dużo dzieje. Zapraszam do sprawdzania. Zachęcam też do brania udziału w konkursie, bo 5 dyszek poleci do kogoś z Was. No i słyszymy się niebawem, zapewne jutro. Wygranych kuponów, dobrego dnia. Na razie.